Co, panie dywalu? Clickbaitik czy coś logicznego powiesz? Kurde, no patrzcie na, ten, na te plusy, minusy. Więc ludzie się z nim zgadzają. Żyjemy w czasach marności. I już nawet nie chlebem powszednim, lecz powszednią paszą którą karmi się masy. Przepraszam, ale poprzednią paszą. W imię marności każe się nam akceptować głupotę, sprowadzając niegdyś wielowymiarowe i kompleksowe historie do pułapu naiwnej telenoweli. W imię marności mamy zachwycać się brakorupstwem, nawet gdy z ekranu bije po oczach tandetą. W imię marności mamy zapomnieć o logice, bo przecież, jak to ktoś kiedyś powiedział, liczą się dzisiaj tylko emocje. W imię. Posłuchajcie, zawsze się liczyły. Ja, gdybyśmy roz, rozłożyli stare filmy na części pierwsze, one też byłyby durne. To nie jest problem, nie jest problem, bo, znaczy często jest takie już totalne odwalenie od logiki, to może być problem, ale wiecie, jaki jest największy problem? Jeśli film jest dobry, to się nie zastanawiasz o, ich, o wadach filmu. Jeśli film jest do dupy, to jesteś tak znudzony, że zaczynasz go analizować. To jest problem. No a ty podał moc, z mocnej, może zwiększmy prę, zwiększy, prędkość. Tutaj wyszedł z grobie rury, no bo pokazał no, wszystkie, o nad no, fajnymi, na wszystkie kwiatki, które sobie ludzie krytykują. Serwują nam korporacje w kolejnych filmowych bądź serialowych pseudoadaptacjach wielkich literackich dzieł. Całe szczęście, że Uch, nawet w tych czasach ekran, marności szczęście. są wyjątki. Dzisiaj zapraszam na recenzję nowej, kinowej Duney. Miałem okazję obejrzeć film już w zeszły weekend, jednak przyznam zupełnie szczerze, że stworzenie tej recenzji to była droga przez mękę, ponieważ pierwsza wersja, jaką nagrałem, miała ponad półtorej godziny. I już wiedziałem, że to nie do końca jest YouTubeowy format. W związku z tym trzeba było troszkę wszystko przebudować i od razu zapowiem, że oprócz dzisiejszej recenzji. Drwalu, ja coś Ci poradzę, patrzcie. Yy... Polecam mój film. On trwa z tego po 9 minut i 17 sekund. I nawet mamy zobaczyliśmy, <grystanie> więc da się. <grystanie> Zip. Pojawi się jeszcze na kanale. Za parę dni kolejny materiał odnośnie Diuny, a potem jeszcze jeden materiał, który będzie zupełną niespodzianką. Tego się nie spodziewacie, ale uwierzcie mi, będziecie zadowoleni. Także co mogę. On powiedzieć, tak aż się wkręca zna... w DIUNE? Też aż, aż tyle do, do powiedzenia? Do obserwowania mojego kanału, dostawcie suba, walnijcie w dzwona. Dołączcie do uwaga, w tym momencie już ponad 163 tysięcy subskrybentów, fanów. To jest. Nie wiem czy to dlatego, że czasy się zmieniły, ale to. Ja to kiedyś mówiłem. Ludzi teraz nie, nie interesuje, nie wiem, wkręcanie się w uniwersum, nawet nie chodzi o to, czy co dobre czy złe, tylko bardziej hejtowanie tego. Takim czymś, jeśli, kiedyś, jeśli chcecie zrobić kanał i się wybić, nawet jeśli nie zgadzacie się z tym, albo robić jakieś durne shortsy, albo kanał, który jedzie coś, co jest teraz popularne. Na, na tak to nie wierzycie. Jak, jak nawet uważacie, że Gwiezdne wojna Disneya to w ogóle jest najlepsze. Co kiedykolwiek spotkało naszą piękną kulę ziemską. Jedźcie to. I yy, bicie sobie suby. Pierwsza część recenzji będzie poświęcona zarówno wrażeniom ogólnym, jak i też po prostu wypowiedzeniem się o filmie, tak, żeby nikomu, kto jeszcze na filmie nie był, nie psuć zabawy. Z kolei ostatnie parę minut filmu, no tutaj już pochylę się, oczywiście nad warstwą fabularną i nad tym, w jaki sposób Nowa Duna trzyma się książkowego oryginału Franka Herberta. Jak widzicie. Kurde, nie wiem, czy to. Dobra, może to zobaczymy, bo ja też nie chcę sobie spoilerować, ale jestem ciekaw w sumie, czy dużo, dużo odbiegali od książki, bo to w sumie też by byłoby ciekawe. Jeżeli dajcie mi przeczytać wasze, co to pisaliście. Twoja recenzja Duny 2 jest nawet krótsza, jakieś 3-4 minuty. Widać, że w tle ma książki Dune, więc faktycznie jest dla niego ważna książka. Ja mam wrażenie też, że ja oceniłem dunę. wyżej. Bo. Czy w ogóle mi się podobała, bo nie znam książki. I w tym przypadku akurat może to nie, jest, nie ma takiego znaczenia, bo no, ludzie zachwalają ci, co czytali książkę, ale. Jakby ja też jeden z powodów, dla którego nie chcę czytać książki, jest taki, że wątpię, że film, który wyjdzie, będzie lepszy niż książka. Raczej, pierwowzór jest lepszy w większości przypadków. I wolę mi zaskoczenie w kinie nawet z tego powodu, niż wiedzieć dokładnie, co się stanie. A tak na boku. W ogóle, RIP tego, twórca Dragon Ball'a, dowiedziałem się od Was z komentarzy. Po moim dzisiejszym wystroju zadbałem o to, by było widać, iż Duna nie jest mi tematem obcym, a nawet wręcz przeciwnie. Także na to, w jaki sposób Duna jest adaptacją, na to sobie także dzisiaj spojrzymy pod koniec materiału. Szanowni, jeśli dobrze rozumiem, czat, poprawcie się, mylę, ale oni chyba książkę rozbili na dwa filmy, tak? Dlatego jest część pierwsza i część druga, jeśli dobrze rozumiem, a część trzecia, że będzie na czymś innym wzorowana, ale. No to ma trochę stron. Mieli trochę, mat Mieli trochę tego materiału źródłowego. W jaki sposób Duna jest adaptacją? Na to sobie także dzisiaj spojrzymy pod koniec materiału. Szanowni Państwo, długo zastanawiałem się, jak zatytułować ten film. Tak, żeby to nie była kolejna recenzja, jaką zobaczycie, bo to nie jest kolejna recenzja, jaką zobaczycie. To jest moja recenzja, a moje recenzje są moje. Uznałem więc, że najłatwiej będzie po prostu nazwać rzecz po imieniu. Kinowa Dune jest po prostu środkowym palcem wymierzonym w kierunku dzisiejszego Hollywoodu. Hollywoodu, który, jak już powiedziałem we wstępniaku, jest w tym momencie jakimś smutnym cieniem tego, czym kiedyś był przemysł filmowy. Hollywoodu piastującego marność, głupotę i brakorupstwo. Dune jest środkowym palcem, właśnie w kierunku tego Hollywoodu. Byłoby niesprawiedliwym, gdybym powiedział, że o, To Tylko, że kurczę. No, przecież to stworzyło Warner Bros., no nie? To oni też mają plus, minusy. Przecież Warner Bros. stworzyło No Way Home Spidermana, ale przecież też ostatnią. Madam Web, którą my ochrzciliśmy na Madam z wiecie co. <laughs> Więc. A? To jest pierwszy film od lat, który coś takiego pokazał. Raz na jakiś czas pojawiają się właśnie takie wyjątki od reguły. I co ciekawe, czasem nawet te wyjątki od reguły, na przykład Oppenheimer, są brane po... Tylko wyjątki od reguły raczej potwierdzają regułę, to jest problem. ...pod uwagę w wyścigach po Oscary. Pytanie tylko, czy w dzisiejszych, marnych czasach tego typu filmy mają szansę w ogóle dostać jakiekolwiek... Kogo, pewne... kogo obchodzą Oscary? To jest, to, to jest konkurs popularności. Zacznijmy może od tego, że Nowa duna, to jest oczywiście duna część druga, a więc jest kontynuacją części pierwszej. I tak jak część pierwsza Kinowa miała bardzo trudne zadanie, aby zaprosić widzów w ogóle do świata Diony, zaprezentować ten świat, zaprezentować bohaterów, relacje, całą historię. Tak druga część mogła sobie pozwolić na to, żeby właśnie już na tych podwalinach budować coś więcej i rzeczywiście dostajemy tu wszystkiego więcej. Jest więcej wydarzeń, więcej dynamiki, jest szybsze tempo, ale na szczęście to wszystko nie sprawia wrażenia przesytu. Film jest prowadzony dynamicznie, ale to nie jest pokaz slajdów bez bładu i składu. Widać, że tu wszystko jest przemyślane. Zresztą tutaj ciekawostka. Na początku oba filmy miały być kręcone jednocześnie. Taki był pierwotny plan reżysera, Denisa Wileniu. aby... Taki plan jest najlepszy. Tak był kręcony własna Pierścieni. Wszystko naraz. I czy wyjdzie, czy nie. Dlatego te filmy były tak podobne i trzymały się kupy. I nakręcić po prostu najpierw jeden długi film i potem go pociągnąć na pół. No, z oczywistych względów, patrząc na rozmiar projektu oraz ilość materiału źródłowego, było to niemożliwe. Niemniej widać, że ten zamysł pozostał. Dlaczego widzę, że na czacie jest pytanie, jakie jest moje ulubione hentai? Wszystkie i myślę, że właśnie tak powinno się to traktować oba filmy, część pierwszą, część drugą i kto wie, czy jeszcze nawet nie część trzecią, bo trzecia część na pewno się też pojawi, aby domknąć nam całą historię. W związku z tym akcja drugiej części rozpoczyna się dokładnie w tym samym momencie praktycznie, w jakim pożegnaliśmy się w pierwszej części. Paul Atryda i jego matka Lady Jessica uciekli z łap Harkonnenów, którzy zmasakrowali ich ród, którzy zajęli ich planetę. No a teraz główni bohaterowie znajdują się gdzieś na środku pustyni i trafili na grupę Fremenów, czyli tu Powiem wam, że widziałem niektóre komentarze z mojej recenzji i niektórym się ta diuna podoba, ale też właśnie to, co myślałem, niektórzy ocenili to na średniaczka, bo było za wolne. Też myślałem, że pierwsza część sporo ludzi odepchnie, bo była wolna. Ja mam teraz, nie wiem, czy to jest wrażenie, że teraz, wiecie, TikToki są i ludzie mają tak krótki, to się nazywa ładnie attention spam, nie chcę przetłumaczyć, na polski język, że ich to odtrąca. To Diona jest fajna dla osób, które się lubią wkręcać w uniwersy, ale jeśli ktoś lubi, wiecie, kolorki jak w awatarze, no to... Mm. Bylców, którzy są tak naprawdę ich jedyną nadzieją w walce z wrogiem. Mamy więc świetny start do całej historii. Historii wam streszczać nie będę, bo ci, co czytali książki, to znają, a ci, co nie czytali, to sami się przekonają w kinach. Ale to, że to jest historia wielowątkowa, to chyba nie muszę wam wspominać, bo jest tu i motyw akceptacji przez zupełnie nowe środowisko. Jest i motyw miłości, rzecz jasna, no bo Pol odnajduje pośród Fremenów miłość. Oczywiście jest motyw zemsty, no bo przecież chodzi o to, żeby pomścić krzywdy swego rodu, żeby zemścić się na Harkonnenach, No i w sumie, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Jest Pani motyw byli ich w drugiej części. Mi się przemienia jego własnych mocy, wizji, które ma na temat przyszłości No i oczywiście jest motyw władzy I to zarówno władzy autorytarnej, jak i władzy religijnej To są bardzo ważne punkty, które były elementami oryginalnej historii I które znalazły się także i w filmie Także widać dokładnie Jestem ciekaw, czy się utrzymają czy trochę właśnie nie zejdą z tonu w kolejnych filmach? Tutaj jestem strasznie ciekaw, czy to utrzymają. Dokładnie, że ktoś potrafił wyłuszczyć z książki to, co było najważniejsze, żeby to wszystko pokazać, ale wyjąć to wszystko to jedno, a pokazać to coś innego. No a jak to jest pokazane, moi drodzy? Kurka wodna. Film zachwyca tym, jak jest zrealizowany. I to niezależnie od tego, co myślimy o różnych fabularnych zabiegach, jakie zrobiono tu i tam, tak chyba wszyscy przyznamy to, że film po prostu jest świetnie zrobiony. Ten świat, Dune, jaki widzimy na ekranie, jest, jest aż wciągający, jest wiarygodny. To jest bardzo ważne w dzisiejszych produkcjach, zwłaszcza produkcjach czerpiącymi z fantastyki, czy to z fantazy, czy to science fiction. Ten świat jest oczywiście fikcyjny, ale musi sprawiać jakieś wrażenie wiarygodności. My, w sposób umowny, jako widzowie, musimy uwierzyć w to, co widzimy na ekranie. I ten film w końcu to robi. Wszystko jest. Jestem ciekaw, ale tak szczerze, ile oni z tym wytrzymają? No bo Gwiezdne Wojny też na początku miały tą umowną, ale realistyczność, tak? Nie było na początku jak w dziewiątej części skakania w nadświetlną, ile się chce, kiedy się chce. Jak wiecie, po mleko to w nadświetlną i już. Albo jak w siódmej części, że Han Solo wyliczył idealnie, że skoczył kurde i nie rozbili się w te, o tą bazę Starkiller. Ciekawe czy to utrzymają, bo to co mówiłem, ja miałem wrażenie, że to się stanie mainstreamowe. I w końcu to jest robi jakiś serial, czy coś w tym stylu, i będzie taki Ło jest tutaj dopracowane od kostiumów, poprzez scenografię po... i tak dalej, i tak dalej. My po prostu czujemy ten świat. Czasami wręcz reżyser, żeby nam to jeszcze dokładniej pokazać, żeby właśnie tym obrazem nam opowiedzieć konkretne rzeczy, już zahaczał nieco o, o taki artyzm będący nieco abstrakcją. No bo na przykład planeta Harkonnenów, Gigi Prime, jest cała czarno-biała. I my teraz nie wiemy, czy tam po prostu nie ma kolorów, czy po prostu to jest zamek artystyczny. Ale to działa. Widać, że ekipa tworząca ten film się starała, żeby to po prostu wyglądało. Jest to film, przy którym ta... Ta tandetna plastikowość seriali takich jak Rings of Power czy Wiedźmin Netflixa, no, no w tym momencie jest jeszcze bardziej śmieszna niż była. Jest to film, który pokazuje... Kurczę, czy ja wiem, czy to było... Y... Mi się wydaje, że tak... że tutaj trochę... Plastikowość. Serial nie jest, bo pierścienie władzy, poza może zbrojami, które wyglądały jak były z kartonu, ogólnie wyglądały dobrze. Na przykład ten Dom Krasnoludu wyglądał świetnie. Problem jest taki, że jak są motywy, które cię nie wciągają, to zaczynasz szukać jakichś głupotek i wtedy zauważasz jakieś minusy filmu. Ale gdyby, nie wiem, trzymali się bardziej książki, to ludzie by tak na to chyba nie zwracali uwagi. Chyba to był, moim zdaniem, główny problem. Wyglądały tandetnie. Przypomnij sobie, jak Water 1 wyglądał dobrze. Water 1 wyglądał dobrze, ale... Uważacie, że te wszystkie scenerie z pierścieni władzy aż tak źle wyglądają? Ja wiem, że Watch jeden wygląda naprawdę zacnie, ja to naprawdę rozumiem. Ale pomijając warstwę fabularną, głupotki tego typu, czy rzeczy pierścienie władzy wyglądały tak źle? No poza zbrojami z kartonu oczywiście. Były pojedyncze sceny, które wyglądały głupio, ale jeśli chodzi wizualnie, to nie wyglądały źle te filmy. Nie mówię tutaj wa o warstwie logicznej. Słuchajcie, już samo użycie efektów CGI pokazuje, że naprawdę oni wiedzieli, co robią. Bo efekty pokazują to, czego normalnie nie dałoby się stworzyć. Ale nie psują zupełnie wrażenia imersji. Idealnie się wpasowują w całość. No, już nazwę tu nie widzieliście choćby te czerwie pustyni. Które to wyłaniają się z Wygląda to świetnie. I widząc coś takiego, moi drodzy, w kinie, gdy człowiek pój Jak ja po prostu zobaczyłem te robale? Ja pomyślałem, albo to wzięli z Jedi Akademii te robale. Albo to kurde, wyszedł z karego potera. Komat ten emisji jeden się rozmnożył. Wielki wąż? <laughs> Skąd wiesz, to mogło wyjść? Z mas Effecta w sumie, tam też były. Wszędzie muszą być wielkie robale, które cię zjadają. Coś w tym jest, że to ludzi przeraża. Wygląda to świetnie i widząc coś takiego, moi drodzy, w kinie, gdy człowiek później patrzy na te filmiki, gdzie efekty walą po oczach i wygląda to Chociaż jak... Chociaż dobra, jak dobra, dobra robanie, czacik, okay. No. Tutaj po, 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 Z tamtymi się nie, nie zgadzam rzeczami, filmiki, ale... Gdzie? To wygląda jak zbroja Ironmana, Albo zrobiona w Chinach po taniości, na podróbka, albo specjalnie tak zrobili, żeby łatwo figurki sprzedawać, ale jak ja to zobaczyłem, boże, to ma być następca Ironmana, to wygląda tanio, to wygląda źle. Efekty walą po Ta zbroja wygląda jak zrobiona z, recy z recyklingu Mazdy. Tutaj też dosyć słabo wyglądał y, serial she Hulk, mimo że budżet to miał ja pierdzielę ten tak film. No tu po prostu jest to bez porównania. No a, i oczywiście wrażeń. A flasze nie komentuje. Żymalnych dopełniałem tak, że audio, no muzyka to jest po prostu. Z rzeczy, które na pewno wartałoby też jak najbardziej na plus tutaj przytoczyć, to jest oczywiście aktorstwo. Myślę, że wszyscy dali z siebie tyle, ile byli w stanie z siebie dać. Też mi się to podobało, aczkolwiek kurde, wiecie, mi zawsze denerwuje ten film, to będzie mini spoiler pierwszego filmu. W pierwszym filmie, jak zobaczyliśmy znajome twarze, to wiedzieliśmy, że nie pożyją długo. Mi to denerwuje, że to jest, yy, że takie osoby się wykorzystuje niczym wiecie kogo w pierwszym sezonie Gry o Tron. Już nie będę spoilerował, mimo że stary jest serial, że, że ich długo nie zobaczymy. Ale nie ukrywam, że też mnie kupiło, że polubiłem te postacie. Ostatnio reżyser się wypowiadał, że nie cierpi dialogów i skupia się na obrazie. Dobrze, to bardzo dobrze. Zgadza się, lecz trzeba mieć na uwadze jedną rzecz. Pisząc scenariusz, twórca kieruje się jedną zasadą. Pisać jak najmniej dialogów, im mniej, tym lepiej. Film to nie sztuka w teatrze. Tam się ukazuje wszystko obrazem, a nie słowem. Tak, tylko że jeśli mówimy o Imperatorze, zgadzam się, powinien on, skoro jest taką ważną postacią, powinien się dłużej pojawić, ponieważ ja bardziej bałem się, albo zaimponował mi Baron, który tak naprawdę jest pod nim i teoretycznie on się wielkiego Imperatora boli niż, niż on. Bez spoilerów powiem tak. Nikt nie spodziewał się, że to będzie adaptacja jedną do jednego. Oczywiście, że nie. Dziwna część druga tak naprawdę idzie tym samym tropem, którym poszła część pierwsza, czyli oferuje nam bardzo, bardzo, bardzo skondensowaną wersję całej historii, tak? takie faktycznie streszczenie na bryku. <grych> w ten sposób to wygląda trochę. Ewidentnie wzięto całą historię, wyjęto z niej te elementy, które tworzyły ten główny szkielet fabularny i te elementy zostawiono, bo one musiały się pojawić, no a reszta to już różnie wygląda. No, tu... Tak powinni robić. Tak było z was o pierścieni. No, spoiler, Sauron nie był jednym wielkim, kurde, świecącym się okiem w książkach. Może to zrobić dobrze, może to zrobić źle. Ja mam wrażenie, że coś, co nie do końca dobrze to zrobiło, to były niektóre części Harry'ego Pottera, gdzie książka była o wiele lepsza, bo bardziej oddawała magię Hogwardu. Fabularnie trzeba było także pójść na parę ustępstw odnośnie przyjętej formy filmu. Mianowicie w książce od momentu, w którym Paul trafia do Fermenów i już się u nich zadomowił, aż do momentu później, kiedy już zbrojnie powstają oni przeciwko Harkonnenom, od tego Alu. momentu mijają w książce dwa lata. I przez te dwa lata troszkę się dzieje, tak? Także w książce był ten czas... Wow, tam aż minęły dwa lata? Cały wątek Lady Jessica był taką próbą lawirowania w taki sposób, by wytłumaczyć o co chodzi, ale żeby nie robić tego elaboratu. I moim zdaniem to się naprawdę udało. Rzecz jasna, tak jak powiedziałem, czasami potrzebne były uproszczenia, ale patrząc na naprawdę ograniczony czas antenowy, że tak powiem, te uproszczenia są jak najbardziej akceptowalne. Tak jak... Powiem tak, rozumiem to, ale nie będę spoilerował. Po prostu miałem wrażenie, kiedy od teodiony, że wątek tego pola jego matki jest strasznie szybko zrobiony. Wiecie. Nie chcę nie spolerować, ale oni z y, obcych osób pyk, kurde, pokazali ten mem Te, pokazali takie dwa triki, no nie. I <grywki> już ich kurde kupili. To mnie trochę bolało się, aby szczery, że to było naciągane, ale też nie spodziewam się, że to będzie gra o trąże, to będzie wiesz, Red Wedding, ale ja to szczerze no, zauważyłem. Nie za bardzo mi przeszkadzało, ale nie obraziłbym się, jakbyśmy mieli 5 sekund więcej, żeby wyjaśnić, dlaczego oni teraz są bosami, kurde, wśród mieścia. Jak powiedziałem, zadbano tu o to, żeby pojawiły się te elementy kluczowe z historii, tak? Te elementy tworzące szkielet w całej konstrukcji, żeby on się nie rozpadł, ale nie starczyło czasu na zbyt wiele poza tym. Mimo wszystko jednak czasami. Pokazuje się nam coś więcej, niż byśmy się spodziewali. Dla mnie bardzo miłą niespodzianką było pokazanie tego, jak Fremeni walczą. Mamy przynajmniej parę sekwencji, gdzie Fremeni prowadzą tą partyzantkę przeciwko Harkonnenom. To, to mi się strasznie podobało. Dlaczego mi się podobało w ogóle ta dziwna? To było właśnie, tam był lore rozbudowany, jak to działa, jak oni dziwnie walczą, jak działają to tarcze. W pierwszej części była fajna scena walki, jak oni. Jakby kurczę, był ten, nazwijmy to rozkaz 66, bez spoilerów, i oni tak walczyli, jakby sobie nie zdawali obrażeń, była cisza. Fa Fajnie, że ten uniwersum jest po prostu inne. Mnie po prostu w tym uniwersum kupiło to, że dało się od początku ten, to, to poznawać. Własna pierścieni. w książce Frodo opuszcza Shire 17 dni. A Shire 17. <laughs> Dobra! Własny pierścieni w książce Frodo opuszcza Shire 17. Kudosik za to po trzymaniu pierścienia, a filmie po paru dniach. Co? Gdybym się odważył kiedyś nakręcić film Star Wars na poważnie, z dużo mroczniejszą, i dużo było. ten film był, czy by się dobrze sprzedał. Hm, Nie wiem. Nie wiem, Czad. Wiecie dlaczego? Andor. Andor to był bardziej poważny serial, mroczniejszy, bardziej dla dorosłych. A tak się oglądnął. Dlaczego? Bo na końcu nie było sceny z wejderem, jak w Włodrze 1, więc trudne, trudne pytanie. Mimo, że jak widzieliśmy ten stream, co nam zbanowali, to tam dużo było scen. Dużo filmów takich fanowskich było po prostu z mrocznym klimatem, więc fajnie chcą to zobaczyć. Ale czy Normiki chcą zobaczyć? Czy wiecie? Ja wam powiem, że dziewiąta część była hejtowana, ale dużo ludzi lubiło, że se chodzą wybuchy Palpatim, piorunki bziu bziu, więc chyba ludzie. Nie wiem, czy by super na poważnie kupili. A 17 lat? Nie posłuchajcie, żadne 17 lat w moim kanonie Frodo opuszcza Shire 17. Nie zmieniajcie tego. Tylko, że moi drodzy, teraz wszystko pozytywy, pozytywy, ale oczywiście, jeżeli chodzi o tą wartość zmienioną, zmienioną, adaptowaną, bądź wartość dodaną, no tu pojawia się też parę zgrzytów. Mm, no i tych parę zgrzytów jest. Na no, niektóre rzeczy można tam machnąć ręką, na niektóre można przymknąć oko, ale są też takie, które mocno zaburzają całą historię i tu zwłaszcza mówię o zakończeniu. Zakończenie jest dosyć dyskusyjne dla tych, co książki czytali zwłaszcza. Mm? Za chwilkę więcej o tym powiem w części spoilerowej, teraz powiem tylko tyle. O tym właśnie, kurde, słyszałem. Jak widzieliście moją właśnie recenzję, też słyszałem, że coś tutaj się od ja nie Pawliło. Ale to jest zaskakujące? Cały czas mam z tyłu głowy takie coś. Nie oszukujmy się: Duna to nie jest film wybuchy. Co dwie sekundy musi być żar, coś musi się stać marvelowy humor. Jest po prostu wolniejszy. A mimo to dobrze się go ogląda. Co go różni od tych na przykład nowych filmów o superbohaterach? Ja wiem, że superbohaterowie to jest inna bajka, bo nadzwyczajnie w świecie tych filmów już po prostu było za dużo. Ludzie mogli się, się tym przejeść. Ale trzyma się fabuły, książki i lore. A ja widziałam całą kompilację, po prostu aż, aż kurde, tak to oglądałem. Osób pracujących teraz dla Marvela. W tle była y, muzyczka ta kurde NPC-owska zobliwiona. Cała kompilacja wypowiedzi, że wszyscy twórcy, którzy pracują dla Marvela, nigdy nie czytali, nie interesują ich komiks o superbohaterach, materiały źródłowe, albo w ogóle, jak ich zatrudniają, to pierwsze co mają robić, to zapomnieć o materiale, o materiale źródłowym i robić coś zupełnie nowego. Tutaj mamy film, który trochę odbiega od książki, ale trzyma się ogólnie fabuły sukcesem. No kurde, szok! Jak do tego doszło, nie wiem. Dlaczego teraz tak spadły oceny Wiziminowi serialowi? Kto to może wiedzieć? Przecież oni tak dobrze książki się trzymają. Nie jest to adaptacja idealna, ale mimo wszystko trzyma się mocno tego, co było w książce. Jest to w większości ta historia. Pojawia się parę zgrzytów, które bardzo możliwe, że będą później już jakoś ogarnięte w kolejnej części, więc jeżeli na tę chwilę. Miałbym gdzieś umieścić nową Dunę jako adaptację. Użyjmy skali y, Peterowo-Jacksonowej, okej? Okay? Czyli bierzemy sobie takiego władcę pierścieni oraz Hobbita. Władca pierścieni zawsze przeze mnie wskazywany jako idealna adaptacja. Z drugiej strony, od Petera Jacksona mieliśmy Hobbita, który pozwalał sobie już na dużo więcej tej wolności twórczej, tak? Hmm? Więc jeżeli miałbym nową Dunę porównać gdzieś tu, to powiedziałbym, że pod kątem wierności materiałowi źródłemu, nowa Duna jest gdzieś pomiędzy. pomiędzy władcą pierścieni a Hobbitem. Mimo wszystko. Hmm. No, Władca pierścieni trudno pobić. Hobbit to w ogóle chyba inna historia, no, Peter Jackson on, tak był trochę postawiony pod ścianą z tym Hobbitem. No i krótką książkę rozbili na trzy części, więc... No, ale i tak dobrze świadczy. Wiecie, wiecie co jest smutne, że teraz, kurczę, to, ja mam teraz wrażenie, że ten film się wybił przez to, że teraz... Inne filmy i seriale, mimo że mamy teraz tego malutki wysyr. to są takie ło. Teraz, kurczę, Hollywood jest takim odwrocie, że ja nie wiem, poza takimi an an anomaliami jak Barbenheimer, czy my, kurde, jeszcze doczek doczekamy się jeszcze filmu, który przebije miliard? Ja Was przepraszam, ale ja myślę, że, kurde, film O do połówki miliarda nie dobije. I ja wiem, że to może być po prostu zmęczenie wiedznymi wojnami, bo teraz tego jest wyser, A na pewno negatywne głosy nie pomagają. I, kurde, co, pierwsze, co, co zrobili od razu? Zaraz po filmie, czyli mniej to zaplanowane. Od razu dali zwiastun gry o Dune'ie, więc wiedzą, gdzie teraz to idzie. To czy diuna będzie, wiecie, Gwiezdnymi Wojnami Nowej Generacji? Gry będą. Czy teraz seriale i filmy to będzie coś, co... Mm, nie wiem. Chyba nie. Deadpool 3, że przebije? Mm, wiecie co? Wiecie, dlaczego mam wątpliwości? Czy Deadpool przebije? Pomyślałem, że Strażnicy 3 przebiją, a nie przebili. Jak strażnicy trujeczka nie przebija, był dobrym filmem i nawet ludzie go polecali. Czy Deadpool przebije trujeczka miliard? Nie wiem szczerze wam powiem. A to już o czym będzie świadczyło. E, tam film z Rey pewnie dobije do pół miliarda. Jeśli nie 800 milionów, to dużo zakładasz. To bardzo dużo. Wie, wiecie dlaczego ja uważam, że film nie dobije do tylu? Dziewiąta część Gwiezdnych wojen. Film, który nie oszukujmy się, jeszcze miał hype sequeli. Miał Imperatora, Palpatina, przecież to kurde on yy, tak naprawdę przyciągnął dużą ilość ludzi do kina. Gdyby nie on, film zrobiłby mniej. A mimo to on ledwie, znaczy ja mówię tutaj oczywiście w cudzysłowie, przebił miliard. Jeśli hype jeszcze trwający na Gwiezdne Wojny, pojawienie się Palpatina, nawet sam fakt, że to jest y, ostatnia część Gwiezdnych Wojen. Najczęściej jest tak, że pierwszy film zarabia OK, drugi mniej, a trzeci więcej, albo na pewno więcej y, od drugiego epizodu, z tego powodu, że ludzie chcą zobaczyć, jak wszystko się skończyło. Więc nawet to, że ludzie chcieli zobaczyć zakończenie wielkiej trylogii Gwiezdnych Wojen no dobra, miliard. A dla porównania no grubo ponad dwa zarobiła siódma część. Taki film zrobił miliard. To film o. który bazuje na kontynuacji tego. zrobi więcej? No nie. Ja stawiam pół miliarda. W tym roku na miliard to tylko ma szansę Deadpool, bo będzie Logan, zgadzam się. I chyba jedyne filmy, które się nie znudziły publiczności. Ja mam wrażenie, że Deadpool, to ja już, ja już to wielokrotnie mówiłem. Deadpool to będzie pożegnanie dla ludzi, którzy po prostu nudzili się superbohaterami. Już Endgame to był dla nich pożegnanie, Albo No Way Home. A teraz wszyscy tak się, tak wyśmiewają filmy o superbohaterach, ogólnie mówię, że parodia superbohaterów, taką jako będzie Deadpool, jest po prostu dobra czasowo. No i on, wiecie, no, ma, ma niby zrobić wielki reset superbohaterów ten film, ale dlaczego się The Boys przyjęło, albo Invincible jest teraz popularny, bo to jest parodia bohaterów. Czy przebije miliard? Tak Tak mi się wydaje, czacik. Duna to bardziej własna pierścieni dzisiejszej generacji. Hm. Własca pierścieni? Ale czy będzie, ale czy będzie kurde Dune jak własna pierścieni, wiecie, oglądana religijnie, w, co tydzień będzie leciała w telewizji, czy jakimś? Ludzie będą się spotykali na, na, na serwisach streamingowych, żeby obejrzeć trylogię Dune. Nie wiem. Nie wiem, wydaje mi się, że, mówię wam zupełnie serio, ta, ta generacja to będzie gry. Ludzie będzie bardziej, bardziej wspominali Fortnite albo Minecrafta niż Dune.